Siemano, wiecie, mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro. I tak jak już pewnie wiecie, nowy sezon rozpoczyna się jakoś na początku czerwca i stwierdziłem, że zrobię taki challenge, a mianowicie do końca tego sezonu nie kupię żadnego skina. Tak po prostu, ostatnio kupowałem dość dużo skinów i stwierdziłem, że zrobię takie luźne wyzwanie i zobaczymy, czy mi się uda. I za chwilę przejdziemy do luźnych gier, które wyszły naprawdę spoko, ale zanim to, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, pamiętajcie też o łapce w górę i jeżeli nie używacie jeszcze kodu Skiro w sklepie, no to możecie to teraz zrobić. No i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. Ciekawe, czy na skalistych skarpach wyląduje sporo osób, bo szczerze, na samym początku pierwszego sezonu, rozdziału drugiego, o, tutaj ktoś zginął. Dobra, nieważne. Więc powiem to jeszcze raz, na początku pierwszego sezonu, rozdziału drugiego, myślałem, że to będzie taka miejscówka, na której bardzo często ludzie będą właśnie lądowali. A później się okazało, że tak rzadko tutaj spotykam, tak wiecie, sporo ludzi. Teraz to chyba jakieś 3 osoby wylądowały. No dziwne, dobra, tu jest pierwsza skrzynia i... Dobra, jest jakaś broń, a nawet się tam strzelają, no nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie tu raczej cicho. Dobra, kolejna amunicja. No przydałoby się znaleźć jeszcze małe potki do kompletu, no bo wiecie, pić dużo potka, zaraz znajdę małe, to... No trochę niefajnie. O, jakiś ziomek tutaj przybiegł. Z tego co słyszę. Jest albo nade mną, albo pode mną. Okej, goni mnie. Słyszę, jak tam biega cały czas. Spróbuję się teraz wydostać na dach, tylko jeszcze zbiorę tu jedną skrzynkę i dostałem trochę więcej amunicji. Super, to mi się podoba. On jest gdzieś tutaj, co nie? Może wrzucę tam granaty do środka? To jest jakiś plan. Chociaż 3. Nie, to nic nie dało. Dobra, piję tu potkę i zaraz go podjadę. Dobra, on już wie, że jest tutaj atakowany przeze mnie. I się coś tam buduje. A, jest na dachu, widzicie? Tutaj gdzieś. Siema, gościu. Dobra, dostałem trochę od niego. Mamy go. Wow, ale się szybko edytowałem, aż jestem w szoku praktycznie. Czy to był jedyny ziomek, który mnie podjeżdżał? Mam nadzieję, że tak. Że teraz już będę miał spokój. Jeszcze szybko pójdę tutaj do budynku się uleczyć. Bo mam takie wrażenie, że zaraz ktoś tu jeszcze może przyjść, jakiś inny gracz. I mnie tutaj pokona. Tak, już słyszę rozwalanie gdzieś na prawo chyba? Gdzie ja słyszę tą skrzynkę? No, ona mi tutaj przeszkadza bardzo. Czy ona jest nade mną idealnie? Chyba tak? Nie, albo pode mną. Totalnie się nie znam na tych budynkach, na tej miejscówce. Dobra, ona jest po prostu za ścianą. O nie! Czemu tu się budować nie da? Czemu tu się budować nie da? Ale chłop mnie goni. Okej, jestem na samej górze, ale tutaj nie ma żadnego leczenia. Dosłownie nigdzie. Chciałbym chociaż znaleźć bandaże, są bandaże. Ale ten ziomek też tutaj jest. No czy on da mi dosłownie sekundę czasu na uleczenie się? Jest tutaj znowu. Dostał sporo. Nie, nie mogę tu się budować. No to jest chyba przypał totalny. No już prawie. Tym razem wyląduję sobie na paskudnym przystani i z tego co widzę leci tutaj ze mną sporo osób, więc na pewno będzie niezła bitwa za chwilę. Tutaj jest skrzynka, którą chcę zebrać i będę tu pierwszy, tak jest, dobra. W ogóle jakiś ziomek tam wylądował sobie. Dobra, mamy go, ale itemy tam zostały. Ale to w sumie tylko pistolet, więc nie ma co się przejmować. Tutaj mam jeszcze skrzynię do zebrania i jest PM, dobra. Jeszcze MK, jakaś pompa i będzie git. Arci tam strzelają w ogóle. Chyba muszę tam się przejść za chwilę. O, pompa! Właśnie, chciałem pompę i mam pompę. Super. Wiecie co, ja chyba wypiję tą potkę, bo nie ma co czekać. I szukać małych. Dobra, zbieram te granaty i lecę w stronę tych strzałów. Gdzie oni się tu strzelali? Chyba tam w środku. Więc rzucam tam granaty. No i to tyle? No muszę znaleźć tego przeciwnika. On gdzieś tutaj biega chyba, co nie? No musi biegać, jest tutaj. Przede mną. No dawaj, edytuj to. Mamy go. Wszystko zebrane, jeszcze biorę C4 i oczywiście wymieniam moją pompę na lepszy model. No i spadam stąd. Tam jeszcze ktoś się buduje. Dobra, zaraz tam podjadę, tylko jeszcze zbiorę tu skrzynię. Tu może być coś ciekawego, jak na przykład potki małe. Dobra, gościu sobie zeskoczył z tego co widzę i ucieka tam.
Dostał hita. Dostał kolejne hity. Nie no, podjeżdżamy go na pełnej. On się teraz tutaj leczy jak nic. On jest tam dalej, okej. Może jakoś tędy tutaj wbije. No gdzie on jest? Aha, u góry. Mamy go. Nice, udało się. Kolejny frag. No i super, leczę się teraz i zasuwam do strefy. O, ktoś tam jeszcze strzelił na lewo. Już miałem stąd zawijać, ale jeszcze spróbuję go tutaj wyhaczyć. Tylko teraz pytanie, gdzie on jest? W którym miejscu? Jeszcze zbiorę sobie na szybko tą skrzynkę, co będzie w środku. Poduchy. Tylko czy one mi się przydadzą? Chyba nie. Jest tutaj gościu, ten którego szukamy. I uciekł. No nie, launchpadem. Zobaczcie, tutaj sobie wylądował. Dobra, on sobie pije tutaj płatki. Wbijamy tam do środka chyba zaraz. No edytuj to. Mamy go. Został zbejtowany na to, że chciałem wyciągnąć M-kę. No powiem wam, że jak kiedyś nie robiłem tej miejscówki, to teraz coraz bardziej zaczyna mi się podobać, ponieważ zawsze jak tutaj przylatuję, to robię po kilka fragów. Tylko najgorsze jest to, że zawsze mam daleko do strefy. To jest praktycznie połowa mapy. Tak się zastanawiam, czy jest tam może helikopter, ponieważ jakby był, no to szybko bym zawinął do tej zony. Okej, chyba go tam po prostu nie ma. A nie, jednak jest. Okej, pojawił się nagle. Dobra, biorę go i spadam. Tutaj widzę, jest jakaś bitwa. Kilku ziomków, dobra, tutaj wlatuję od razu. Witam wszystkich. Okej, jeden frag zrobiony, jeszcze drugi. Helikopterem, tako. Czy mi się uda? Musi się udać. O nie, mam mało kapsa już. Więc muszę na chwilę zawinąć. Jeszcze strefa przyszła. Najgorzej. Czy on tam na mnie czeka? Jest tam, zobaczcie. Dostał jednego hita. I on teraz będzie uciekał. O, dostał znowu hita. Ja już mam mało HP. Nie no, pora się leczyć. Przecież ja nie zdążę. 10 sekund. No nie, to już jest koniec chyba. Tak jest. Spróbuję jeszcze wylądować na farmie. I teraz pytanie, czy uda mi się tutaj wlecieć do środka przez to okienko. Dobra, nie udało się. Nie tym razem. Nawet nie wiem, czy w ogóle się da, ale chciałem spróbować. Dobra, PMA na samym starcie. Super. Tutaj będzie jeszcze skrzynka. Jest pompa niebieska. Jeszcze lepiej. I ta skrzynka u góry. No i PM kolejny. Jeszcze małe potki. O, już się strzelają na willi, więc oczywiście tam zasuwam. Tylko jeszcze załaduję PMA i tam się strzelają. No nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Może jednak tutaj. Dobra, rzucam granaty, bo chyba oni się tutaj pokonali i... Mam nadzieję, że zdobędę teraz fraga. No naprawdę, nie? Tutaj jest gdzieś gościu, bo się leczy. O, dostał hita. No nie mogę go trafić. O, dobra. Gdzieś tutaj jest chyba. Dostał znowu hita. Gdzie ty jesteś? Tam ucieka. No jak ja go nie trafiłem? Przepraszam bardzo, co? Ucieka cały czas ode mnie. To jest jakiś kolejny jeszcze. Co tu się odwala? Już jakieś te czwórki lecą, więc ja na chwilę stamtąd zawinę. Wypiję sobie jeszcze tą potkę. Jakiś chłop mnie tutaj podjeżdża. Dobra, dostał. Ja już nie mam amunicji teraz do pompy, więc jest mega przypał. I nadal słyszę, że ktoś tam... Aha, że ktoś tam chodzi. Okej, widzę tam ziomków na lewo. Tutaj się gdzieś strzelają. Witam, kto tu się leczy? Pan Ryba, dobra. I jeszcze ktoś się leczył. O, siema. Wszyscy tutaj się kampili, co się dzieje? O, jeszcze ktoś tutaj biegnie. No dobra. No wychyl jeszcze raz. Dobra, mamy go.
Aha. Dostał. Kolejny frag zrobiony. I wydaje mi się, że to już wszyscy, którzy byli na farmie, więc teraz będę szedł w stronę agencji może. Tutaj jeszcze ktoś skrzynki nie zebrał i w środku jest nic. Sam pistolet. Ktoś tam leci helikopterem. Dobra, rozwalamy go. Pewnie będzie chciał zaraz wylądować i prawie dostałem snajpę. Nie dostał niestety. Znowu do mnie strzela, widzicie? Dostał już kilka hitów. O, nie miałem załadowanego PM-a. Najgorzej, co nie? Ja chcę stąd wyjść, bo on mi chyba ucieka, co nie? O nie! Spadłem!